cieszę się, że możemy razem z rodziną być u Was po raz kolejny i będziemy rozważać list do Rzymian. Rozdział drugi. Zanim... Dziękuję. To jest wycofane. Jak to się nazywa? Zapomniałem te tabletki na prawdę, żeby prawdę mówił. Chcę prawdę. Rzymian, pierwszy rozdział, 16-17 werset. Na Paweł tak napisał. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, jest to główna myśl Pawła w liście do Rzymian, którą przedstawia, obrazuje, argumentuje przez większość listu, przynajmniej przez część dogmatyczną, czyli gdzieś do 11 rozdziału włącznie. Pierwszy rozdział pamiętacie? Tak krótko, jakbyśmy... Macie przez cały tekst listu do Rzymian, zanim przejdziemy do drugiego rozdziału? Jakbyśmy mieli tak po prostu wymienić najważniejsze słowa, które Wam jakoś rzucają się w oczy, utkwiły. Słowa, po prostu słowa. Głośno mówcie, strzelajcie. Moc Boża ku zbawieniu. Ewangelia. Na przykład. Usprawiedliwienie. Apostoł. Objawienie. Sprawiedliwy. Wstydzić się. Znaczenie nie wstydzić się. Coś jeszcze? Wiara. Wiara. No i sami jej chwałę. Jedno słowo jakieś tego całego zdania. Zamienili, tak. W sensie to płynnie przeszłaś do drugiej części. Bałwanstwo. Tak można by podkreślić. Coś jeszcze? Gniew. Cała druga część, to moglibyśmy powiedzieć grzech. Nieprawość. Pieśń anioła. Dobrze. Wydawca naszej warszawskiego wydania, czy Biblii Warszawskiej, zatytułował tą drugą część pierwszego rozdziału Grzechy Pogan, jeśli macie przed sobą, a drugi rozdział, taki nagłówek dał Paweł wykazuje winę Żydów. Czyli widzimy, że tutaj podzielony jest ten tekst na jakieś przynajmniej dwie połówki. Wydawca Biblii Tysiąclecia zatytułował... Ma ktoś Biblię Tysiąclecia? Cisza. Nie mogło być, bo zawsze miała ze sobą. Znaczy ja w telefonie mam, nie znaleźć. Nie, tylko tak po prostu wydam. Wydawca Biblii Tysiąclecia zatytułował tą połówkę drugą pierwszego rozdziału Usprawiedliwienia potrzebują poganie. A drugi rozdział zatytułował Usprawiedliwienia potrzebują także Żydzi. Wydawca tego oto tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego zatytułował te odpowiednie fragmenty w ten sposób: Boży sprzeciw wobec grzechu, ta pierwsza połówka druga połówka pierwszego rozdziału, a drugi rozdział powszechność grzechu i potępienia. I myślę, że każdy z nich miał pewien rację, tytułując w ten sposób. Moglibyśmy jeszcze wiele innych takich tytułów nadać. Są to próby podsumowania treści całego rozdziału lub całego fragmentu rozdziału. Teraz przeczytamy rozdział drugi. Może z tego tłumaczenia byśmy przeczytali, czyli Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Podejdziesz, siostro, przeczytasz? Czytać? Tak, głośno to wspomnieć zaraz odpowiem, ale z tego tłumaczenia. Żebyśmy mieli troszeczkę zmiany. Cały drugi rozdział. Powszechność grzechu i potępienia. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie.
A wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości, cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania? Bo przecież stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca wciągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie cię ono w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynu. Ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Tych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, czeka gniew i wzburzenie. Ucisk i udręka dotknie duszy każdego człowieka, popełniając zło, najpierw Żyda, potem Greka. Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro, najpierw Żyda, potem również Greka, gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. Ci więc, którzy zgrzeszyli, nie mając prawa, poginą bez Niego. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli w ramach prawa, będą przez Niego osądzeni. Gdyż nie ci, którzy słuchają prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, mogą liczyć na usprawiedliwienie. Bo gdy poganie nie mający prawa z natury czynią to, co prawo nakazuje, to sami, choć prawa nie mają, stanowią je dla siebie. Dowodzą też, że czyn zgodny z prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę. Ten sąd dokona się w dniu, gdy zgodnie z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną Bóg przez Chrystusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie. Jeśli natomiast ty określasz się Żydem, polegasz na prawie, szczycisz się Bogiem, jeśli umiesz rozpoznać Jego wolę i pouczony przez prawo wskazać to, co słuszne, jeśli masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonym w mroku, wychowawcą niemądrych, nauczycielem ludzi nieświadomych rzeczy, człowiekiem znajdującym się w prawie, wyraz poznania i prawdy. Jeśli więc ty pouczasz drugiego, dlaczego sam nie czerpiesz z tej wiedzy? Dlaczego głosisz, by nie kraść, a kradniesz? Mówisz, by nie cudzołożyć, a cudzołożysz. Brzydzisz się bożkami, a bezcześcisz świątynię. Szczycisz się prawem, a przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Gdyż to z waszego powodu, jak czytamy, imię Boga obraża się wśród pogan. Obrzezanie bowiem nie ma znaczenia. Ale jeżeli przestrzegasz prawa, jeśli natomiast łamiesz prawo, twoje obrzezanie jest równoznaczne z jego brakiem. Jeśli z kolei nieobrzezani strzegą słusznych wymogów prawa, to czy przy swym braku obrzezania nie zostaną potraktowani jako ci, którzy zostali mu poddani? Dlatego ten, kto po urodzeniu nie został obrzezany, a jednak przestrzega prawa, osądzi ciebie, który pomimo znajomości litery prawa oraz obrzezania jesteś przestępcą prawa. Żydem jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz, również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka się sens obrzezania. Żydem jest się wewnątrz, obrzezanie serca jest sprawą ducha, a nie litery. Taki właśnie człowiek zyska pochwałę, nie u ludzi, lecz u Boga. Tutaj Paweł od razu w pierwszym wersecie wprowadza kogoś, kogo nazywa ty. Wprowadza takiego hipotetycznego, wymyślonego rozmówcę. Mówiliśmy sobie na pierwszym spotkaniu, gdzie rozważaliśmy, taka forma literacka diatryba, czyli spieranie się z adwersarzem, wymyślonym adwersarzem, wymiana argumentów. Paweł właśnie to zaczyna robić tutaj. Kim jest ten ty? Jak pamiętacie te nagłówki wydawców? Wydaje się, że to jakiś Żyd. Czy to słuszna myśl? Tak, 17 werset. Jeśli ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, chlubisz się Bogiem, znasz wolę Jego, umiesz rozróżnić dobre od złego. Żyd i ten kontekst wskazuje, że to Żyd faryzeusz. Ktoś, kto dobrze zna prawo mojżeszowe, prawo Boże.
Z takim tutaj rozmówcą zaczyna polemikę sztucznym, wymyślonym, apostoł Paweł. Miejmy świadomość, że adresatami listu są chrześcijanie w Rzymie, którzy w znacznej części, w jakiejś części składają się z Żydów, a oprócz nich w Rzymie mieszka jeszcze kilkadziesiąt tysięcy Żydów niechrześcijan. Tak? I te dyskusje trwają. Więc Paweł tutaj zaczyna swoją argumentację. Poprzednio opisywał stan innych narodów. Teraz przechodzi do narodu, który uważa się sam siebie i wtedy słusznie za naród wybrany, za naród szczególny. Do tego stopnia uważali się za naród szczególny, że uważali, że są zaakceptowani przez Boga, że są sprawiedliwi przed Bogiem z samego faktu, że są Żydami. Z samego faktu, że pochodzą fizycznie od Abrahama. Z samego faktu, że mają prawo, którego inne narody nie mają. Prawo prosto od Boga, prawo mojżeszowe. No i wreszcie, jak końcówka pokazuje, tym takim już wisienką na torcie dla Żyda był, dla mężczyzny Żyda, znak obrzezania. Czyli no, taka operacja na męskim narządzie chciałbym obcięcia kawałka skóry. Dobrze to przedstawiłem? Tak. Bez znieczulenia. Tutaj ktoś podpowiada. Nie wiem, czy tak było, bez znieczulenia. Nie było to coś wyjątkowego, jakby. W tamtym rejonie, na Bliskim Wschodzie, wiele ludów semickich miało taki zwyczaj. Tutaj wyjątkowość polegała na tym, że Bóg nakazał to Abrahamowi, potem prawie mojżeszowym, jako znak przymierza między narodem żydowskim a sobą. Czyli nie sam fakt, że taka czynność miała miejsce, ale te inne okoliczności nadawały wyjątkowy charakter temu właśnie obrzezaniu Żydów. Samo w sobie nie było czymś szczególnym. Mieli, jak wynika z tego, ci Żydzi faryzeusze szczególnie, lubili osądzać innych. Wręcz potępiać innych. No, listę tych grzechów innych, czyli innych narodów, nie Żydów, czytaliśmy sobie wcześniej i pewnie wszyscy faryzeusze zgodziliby się z Pawłem. Tak, ci poganie tacy właśnie są. Czytaliśmy tą listę wcześniej, tam jest wymienionych, ktoś naliczył 21 różnych aktów nieprawości. W szczególny sposób, jak pamiętacie, Paweł rozwodził się nad grzechem homoseksualizmu, ale nie tylko, bo też wiele innych. I teraz przechodzi do tej grupy ludzi, którzy znają Boga w szczególny sposób, znają Jego Słowo, czego tamta grupa nie wiedziała, nie znała. I tutaj jest ostre dosyć sformułowanie Pawła: ty, sędzia, czynisz to samo. Co, ja? No nie. Co to? To chyba nie aż tak. Ja, Żyd, czynię to samo, co tamci poganie? Myślę, że ten podział, który Paweł tu na początku listu do Rzymian wprowadza na Żydów i inne narody, dzisiaj nie ma takiego, nie ma zastosowania. Ja tak uważam. To nie jest tylko moja opinia. Nie ma takiego podziału jak wtedy. Wtedy Paweł pisał to z perspektywy Żyda, faryzeusza i jeszcze nawróconego. Dzisiaj świat jest trochę inny. Trudno taki podział zrobić, jeśli możemy to doszukiwać się tu jakichś podobieństw, jakichś analogii. Na przykład moglibyśmy podzielić świat na chrześcijan i nieczyścia. Z naszej perspektywy. Albo jeszcze bardziej wąsko na narodzonych na nowo chrześcijan i resztę świata. No taki podział jakiś można by wprowadzić, ale tylko na zasadzie podobieństwa, analogii. Nie ma go tutaj w tym tekście. Tak? Ten tekst odnosi się do tamtej sytuacji historycznej. Możemy tylko próbować jakoś zastosować go dzisiaj na zasadzie podobieństwa, analogii, a nie w sposób dosłowny. Więc wszystko, co tutaj Paweł pisze o Żydach, ma jakieś zastosowanie do chrześcijan. No może nie dosłownie, ale jakieś podobieństwo, jakąś analogię. A w szczególności wydaje mi się do tych, którzy twierdzą, że znają Boże Słowo. Bo oni tam twierdzili, że znają Boże prawo.
I pierwsza rzecz, którą zauważa Paweł, to, że stawiają siebie, ten hipotetyczny ty stawia siebie w roli sędziego. Pierwsza rzecz, zaczyna osądzać innych. Ja nie jestem taki jak oni, jak ci poganie. Ja nie jestem taki jak ci niechrześcijanie, dzisiaj byśmy powiedzieli. Banda pijaków i złodziei. Babofacy. A ty, sędzia, czynisz to samo, powiedział Paweł. Jak? No nie, niemożliwe. Paweł potwierdza, że sąd Boży, drugi werset, słusznie spada na ludzi, którzy trwają w tych grzechach, o których wcześniej czytaliśmy. Jest to sprawiedliwe, że Bóg osądza ludzi, którzy trwają w grzechach. Nie jest to Boża zemsta, jest to Boża sprawiedliwość. I mówi do tego rozmówcy, czy myślisz, trzeci werset, że ty unikniesz Bożego sądu tylko dlatego, że jesteś Żydem? Tylko dlatego, że pochodzisz od Abrahama i tylko dlatego, że znasz Boże Słowo? Myślisz, że wolno ci żyć w ten grzeszny sposób, bo jesteś wybrany? Czy myślisz, trzeci werset, że ujdziesz Bożego sądu? Oni popuszczali sobie. Normy dla pogan wyższe, dla nas niższe, bo my jesteśmy Bożymi wybrańcami. Kiedy mam taką postawę, czwarty werset, zaczynam lekceważyć Boże działanie prowadzące do pokuty. Duch Boży nie mówi o sobie, czy o was. Generalnie, wtedy Paweł tak oceniał Żydów. Lekceważyli to, że Boża dobroć, cierpliwość, pobłażliwość prowadzi i pogan, i Żydów do upamiętania. Zaczynasz lekceważyć to. Oni zaczynali lekceważyć to. I takie może być i ryzyko dla nas, którzy twierdzimy, że znamy Boże Słowo. Lekceważymy, osądzając innych, lekceważymy to, że Bóg w trakcie, gdzieś tam w tle, prowadzi ich do pokuty. Tego nie widać. Widać dopiero, jak pokuta następuje. Dobroć Boża prowadzi do pokuty. Piąty werset. Człowiek, który zaczyna osądzać innych, ma zatwardziałe i nieskruszone serce. I tutaj też nie chcę powiedzieć, że Paweł zabrania sądzenia, bo to nie byłoby właściwe. Bo sam osądza i pogan, i Żydów, nazywając grzech po imieniu. Tutaj raczej pokazuje, że można, że Żydzi wpadali w taką postawę takiego potępiania innych bez dawania im nadziei, że Bóg ma coś dla nich. Uważali, że Królestwo jest dla nich, dla Żydów. Królestwo Boże. Że łaska jest dla nich, dla Żydów. Że oni są sprawiedliwi. Reszta w zasadzie nie ma szans. Jedyna ich szansa to zostać Żydami. Dać się obrzezać, przejść przez cały proces przyłączenia się do narodu żydowskiego. Jeżeli mówimy o analogiach, dzisiaj może to być nasza myśl. Że dla nich w zasadzie tam nie ma szans. Chyba, że muszą się stać tacy jak my. Lekceważymy, może się tak zdarzyć, dobroć Boga, która ich tam, w tym żółtym bloku, prowadzi do upamiętania. Ty tego nie widzisz. Ale Bóg to robi. Cały czas to robi. O tym Paweł pisze w czwartym wersecie. Nieskruszone i zatwardziałe serce powoduje reakcję Boga w postaci gniewu. Gniew. Piąty werset mówi też o coś o przyszłości. Gromadzisz sobie gniew, mówi do tego hipotetycznego Żyda, na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków. Boży sąd. W pierwszym rozdziale, w tej drugiej połówce czytaliśmy, że sam fakt pogrążania się ludzi w grzechu już jest formą osądzenia przez Boga. Że Bóg jakby pozwala tonąć w grzechu. To jest forma sądu Bożego. Tutaj Paweł mówi o przyszłym sądzie. O dniu gniewu. Czasami jest takie sformułowanie Dzień Pana. Możecie znaleźć w Biblii. Dzień, który nadejdzie.
Nadejdzie dzień, w którym Bóg dokona sądu nad każdym grzechem. Jeżeli przeskoczymy 16 werset. Będzie to w dniu, kiedy według mojej Ewangelii Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Są rzeczy jawne i są rzeczy ukryte. Są grzechy jawne i takie, o których inni nie wiedzą. Jeżeli, nie wiem, chodzę pijany po ulicach, to wszyscy to widzą, to jest jawne, ale są sprawy ukryte. Plotkarstwo jest ukrytym grzechem. Czasami. Wracam do tej listy z pierwszego rozdziału. Nieposłuszeństwo rodzicom. Tam było tak ten grzech wymieniony w pierwszym rozdziale. Wojtek masz na imię, tak? Tego możemy nie widzieć. Jest cała masa rzeczy, a ja bym zaryzykował twierdzenie, większe rzeczy są to rzeczy ukryte. Grzechy niejawne. 16 werset mówi, że Bóg osądzi także te ukryte grzechy przez Jezusa Chrystusa. Informuje, że taki sąd będzie. W tym przypadku informuje tego tych Żydów, którzy uważają, że oni nie będą podlegać sądowi. Bo przecież oni są wybrani. Przecież mają znak obrzezania na ciele. I mają prawo. Uważali, że sam fakt, że obcują, słuchają sprawy mojżeszowym, już czyni ich sprawiedliwy. Ale Paweł mówi, że odda Bóg każdemu według uczynków, według czynów, według tego, jak żyjesz. Nie tylko jak słuchasz Bożego prawa w życie, faryzeuszu, to dobra rzecz, ale jak ty je wcielasz w życie. Apokalipsa 20 rozdział, ostatnia księga Biblii, od 13 do 15 wersetu opisuje taki sąd przed tronem Boga sędziego. Za chwilę tam wrócę, ale jeszcze ten 16 werset. Bóg będzie sądzić te grzechy przez Jezusa Chrystusa. Jezus, jest powiedziane o Nim, że każde kolano się przed Nim zegnie pewnego dnia. I ono się zegnie na jakby przed Jezusem w dwojaki sposób. Możesz zgiąć swoje kolano przed Jezusem jako Zbawicielem. Albo drugi sposób, albo druga forma, z jaką się zetkniesz z Jezusem, nie mówię, że ktoś z nas, oby nie, jako sędzią. Bóg ustanowił Jezusa także sędzią. Dzieje 10:42, tam jest słowo Piotra zapisane i Piotr mówi o Jezusie w ten sposób: On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Zbawiciel albo sędzia. Jakiego Jezusa spotkasz kiedyś? Dzisiaj już można odpowiedzieć. Zbawiciel albo sędzia. 2 Tymoteusz 4:1. Paweł pisze: Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. W tym tekście w Apokalipsie, w 20 rozdziale, Jan widzi taką scenę, że przed tronem Boga są wszyscy ludzie, żyjący i umarli. Otwarto księgi, czy zwoje, także księgę życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Ale jest tam też ta księga życia. Każdy został osądzony według swoich czynów. Werset 13. Jeśli ktoś nie znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Znak, miejsce, stan wiecznej kary, wiecznego potępienia.
Do tego obrazu Paweł nawiązuje w liście do Rzymian tutaj w drugim rozdziale. Albo jestem w księdze życia, albo jesteś w księdze życia, mówi do tego hipotetycznego rozmówcy Paweł. Wówczas na tym sądzie zostaniesz oddzielony. Pamiętacie obraz, który Jezus mówił? Oddziela owce i kozły. Owce, osobna ścieżka. Kozły, na podstawie tych ksiąg i ich czynów, będzie tylko różnica, jakaś różnica stopnia kary, zakładam, bo Bóg jest sprawiedliwy, ale de facto wszyscy ci nieznalezieni w księdze życia trafią do tego jeziora ognia. I o tym Paweł informuje Żydów przekonanych, że oni tam na pewno nie trafią, bo przecież są Żydami. Że z natury nie można, tak? Prostuje ich Paweł. Jeśli by się komuś z nich wydawało, że tak nie, to w trzecim rozdziale listu do Rzymian, w 9 wersecie, Paweł tak napisał: albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Paweł obwinia. I teraz w drugim rozdziale obwinia Żydów. Obwinia tych, którzy znają Boże Słowo. Że pomimo, że je znają, nie wykonują go, ale są grzesznikami. Dziewiąty werset mówi o tym sądzie. Utrapienie, ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najprzód Żyda, potem Greka. Taki sam los będzie was czekał, bracia Żydzi, jak i tych pogan, których osądzacie. Nie myślcie, że sam fakt, że znacie Boże Słowo, czyni was na Bożym Sądzie usprawiedliwionymi. Nie. Tak mówi Danek. Albo znasz Jezusa jako Zbawiciela, albo poznasz Jezusa jako Sędziego. Zapytaj siebie dzisiaj, jakiego Jezusa znasz? Bo na pewno z takim Jezusem wcześniej czy później staniemy twarzą w twarz. Albo to będzie nasz Zbawiciel, będą łzy radości, albo to będzie Sędzia i będą łzy przerażenia, łzy smutku, płacz i zgrzytanie zębów. Jezus mówi. I Paweł o tym pisze tutaj w drugim rozdziale. Bóg jest sprawiedliwy. 11 werset mówi: albowiem u Boga nie ma względu na osobę. To nie jest tak, że ktoś ma szczególne uprzywilejowane miejsce przed nim. Z racji, bo wychowałeś się jako Żyd, faryzeusz, bo zostałeś obrzezany, z racji tego, że wzrastasz w kościele, z racji tego, że robisz to czy tamto w służbie dla Boga. Że dajesz pieniądze. Pamiętacie przypowieść o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz stanął w świątyni i się chlubił. Dziękuję, że nie jestem jak ci grzesznicy. Tamten. Ja daję dziesięcinę ze wszystkiego. Z najdrobniejszych rzeczy. Możesz mieć takie przekonanie. U Boga nie ma względu na osobę, pisze Paweł. I w rzeczywistości jest to cytat. Bóg powiedział o tym w Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, 10 rozdział, 17 werset. Bóg, czy Mojżesz w ten sposób przedstawił Boga. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów, Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym, strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. Boga nie można przekupić czymś. Jakimś wynagrodzić mu. Takie przekonanie czasami funkcjonuje, społeczne, a może i w naszej psychice, że Bóg to ma taką wagę. I te waży dobre i złe czyny, jak złe przeważą dobre, to jakoś to będzie. Odwrotnie, jak dobre przeważą złe. I każdy ma nadzieję, że z tych ludzi, którzy w to wierzą, że ich dobre czyny przeważą te złe. Bóg nie przyjmuje darów. Nie możesz przyjść do Niego z pieniędzmi, z czym? Z piękną grą na gitarze,
z jakąś inną formą pobożności, liczyć na to, że to jest dar, który sprawi, że Bóg jakby zamknie oczy na grzech. Tak po prostu nie będzie. Dla nich, dla tych Żydów, którzy byli odbiorcami tego listu, Paweł chciał im powiedzieć, nie jest tak, że Bóg przymknie oczy na wasz grzech, dlatego, że jesteście potomkami Abrahama. Bo dlatego, że macie prawo. Dlatego, że znacie Boże Słowo. Pamiętacie też pewnie wizytę Piotra w domu Korneliusza. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr był tego typu Żydem. I wielu nawróconych Żydów w Jerozolimie było takimi Żydami. Im się, pomimo, że już byli chrześcijanami, pomimo, że poznali Jezusa, a przecież Piotr znał Jezusa już ponad 3 lata, widział Go zmartwychwstałego, ciągle mieli to przekonanie, także oni, że są kimś szczególnym przed obliczem Boga. I Piotr dopiero w domu Korneliusza takie wyznanie składa. Otworzył usta i rzekł, 34-35 werset, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Dopiero teraz, a minęło już ile lat, kiedy żyje z Jezusem? Co najmniej kilka. Dopiero wtedy zrozumiał. Większość Żydów w ogóle tego nie rozumiała. Że w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Że dobroć Boża może działać wśród pogan. Dobroć Boża działa w Skierniewicach, tam poza naszym zborem. Tak po prostu jest. Nawet jeśli my tego nie widzimy. Dobroć Boża prowadzi ich do pokuty. Jak to się skończy, zobaczymy, ale ona działa tam. Bo kiedyś na sądzie Bóg będzie sprawiedliwym, okaże się sprawiedliwym. Powie, prowadziłem was do pokuty, do upamiętania. Buntowaliście się. 12 werset. Ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. Ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Bóg będzie sądził sprawiedliwie. Tych, którzy was, Żydzi, wy mieliście prawo mojżeszowe, na podstawie prawa was osądzi. Bo je znaliście, mieliście objawione. Reszta nie znała, więc Bóg będzie sądził na podstawie tego, co było w ich sercach, w ich umysłach, w ich sumieniu. W którym wersecie Paweł mówi o sumieniu? Czytaliśmy? 15. Paweł wprowadza pewien termin, którego w żydowskiej teologii nie było. W judaizmie go nie było. To jest z greckiej filozofii wzięty. Sumienie. Ale Paweł uznał, że on dobrze opisuje jakiś wewnętrzny stan człowieka, albo miejsce gdzieś w naszym umyśle, sercu, duchu, gdzie Bóg działa, gdzie Bóg objawia swoje prawo. W poganach to czyni. Oni nie znają Bożego Słowa, ale w sumieniu mają jakieś poznanie dobra i zła. I albo żyją według tego, albo nie żyją według tego. Werset 19. Uważasz siebie za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, nauczyciela dzieci. Oni uważali, że mogą pouczać tych innych o Bogu, o prawie Bożym, o tym, co jest dobre i złe. I jeśli miałbym tą analogią się posłużyć, a może tak jest z nami, tak? Czy nie mamy takiego przekonania, że możemy pouczać tych ludzi w żółtym bloku o Bogu, o Słowie Bożym, o tym, co jest dobre i co jest złe. Bo przecież my Boże Słowo znamy. Gdzieś tam w sercu takie przekonanie nie masz? To ja mogę pouczać ich, a nie oni mnie. Takie mieli przekonanie ci Żydzi, ci faryzeusze. Z taką osobą Paweł tutaj dyskutuje. No ale co stwierdza? Tak, to prawda. Masz światło, możesz innych pouczać, ale jak to jest, że ty uczysz innych, a samego siebie nie pouczasz? Jak to jest, że ty głosisz, żeby nie kraść, a kradniesz? I tutaj Paweł wymienia w zasadzie 3 szczególne rodzaje grzechu. W tej połówce drugiej, pierwszego listu do pierwszego rozdziału naszego listu była cała seria grzechów wymieniona. Tutaj wprowadza nowe.
I być może jest tak, że właśnie te grzechy były powszechne wśród Żydów, faryzeuszy. Być może jest tak, że one są powszechne wśród chrześcijan, którzy twierdzą, że znają Słowo Boże. Bo dlaczego akurat te Paweł wypunktował? Kradzież na pierwszym miejscu. Tacy święci, tacy znawcy Bożego prawa kradną. Bierzesz cudzą własność, coś, co ci się nie należy, a innych pouczasz o prawie Bożym, a innych pouczasz, jak mają żyć. Nie kradnij. W ten sposób jakby Paweł w tle mówi do nich. Uczysz innych, a sam łamiesz prawo. 23 werset o tym mówi. Chlubisz się prawem, chlubisz się tym, że znasz Boże Słowo, a łamiesz je, przystępujesz je. Drugi grzech, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Relacje seksualne z cudzym małżonkiem. I to, jak czytałem komentarze, ponoć było powszechne tam. Nawet znani rabini, oprócz tego, że byli znani z tego, że byli rabinami i znali Słowo Boże, znani byli też z romansów z cudzymi żonami. Jezus, pamiętacie, nazwał słuchaczy kiedyś jednego dnia pokolenie złe i cudzołożne. Jakoś wydawało im się, że im wolno żyć w ten sposób. Mieć romansę. No nie chcę pójść za daleko tutaj w tym, ale no środowisko chrześcijan. Czy nie jest tak, że też jest to w miarę powszechne. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas będzie tego grzechu uczestnikiem, bo Paweł też nie mówi, że każdy Żyd jest uczestnikiem tych grzechów, ale wskazuje jako na najbardziej powszechne, wydaje się, złe rzeczy. Istnieje więc ryzyko, że kradzież i cudzołóstwo będzie tą pokusą, która będzie cię dopadać najbardziej. Wziąć coś, co do ciebie należy. Albo mieć przyjemność z cudzym małżonkiem. A jednocześnie wiesz, że to jest złe i mówisz innym, że to jest złe. To tak jak zmieniłeś miejsce, chwała Bogu, zawsze tam siedziałeś. Mógłbyś tu stanąć i pouczać innych o tym, żeby nie pili, nie byli pijakami, czy alkoholikami, a po cichu sobie sam tam gdzieś za kołnierz nie wylewać. Byłby to tego typu przypadek. Jest jakaś tendencja w ludziach, którzy Boże Słowo znają, pouczać innych, a samemu lekceważyć te pouczenia. Była wtedy, wydaje mi się, że jest dzisiaj. Stąd widzimy, słyszymy, wybuchają jakieś skandale finansowe. Ktoś tam zdefraudował pieniądze. Nie swoje. Cudze. Firmowe. Kościelne. Dwudziesty drugi werset. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. To jest taka ciekawostka. Nasz przekład tutaj w Biblii Warszawskiej, w zasadzie nie wiemy, o co chodzi tam. Wiecie, o co chodzi? Jak się czyta? No ale co to oznacza? Z tym świętokradztwem tu. Szukam tłumaczenia innego. Ten przekład na przykład mówi w ten sposób: który brzydzisz się bożkami, rabujesz świątynię. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, które wtedy miało mieć miejsce, bo jak można to rozumieć? Na dwa sposoby komentatorzy to podają. Albo, że były jakieś nieuczciwości przez kapłanów dokonywane w świątyni, jakiś zabór, grabili coś, co nie mieli prawa do tego, to jest jedna z możliwości. Albo druga, i wydaje się być bardziej prawdopodobna, była taka praktyka, słuchajcie, że Żydzi okradali pogańskie świątynie.
z jakichś cennych rzeczy, które tam było. Szczególnie Żydzi Zeloci. Pomimo, że prawo Boże wyraźnie tego zabraniało. Bóg był świadom, że Żyd może tak pomyśleć. No skoro tego to są przeklęte rzeczy, to ja to obrabuję, skorzystam przynajmniej z tego. Już w prawie mojżeszowym był taki zakaz. W 7 rozdział 5 Mojżeszowej, 25-26. Posągi ich bogów spalisz ogniem, prawo daje Bóg. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usilił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Tak, to trzeba zniszczyć. I jak wiecie z historii Izraela, ci królowie, którzy byli pobożni, niszczyli te pogańskie świątynki. Ale Bóg zabronił brać stamtąd srebro i złoto i wykorzystywać. I w czasach tych właśnie, o których tego pierwszego wieku, po Chrystusie, który czytamy, ponoć było to powszechne zjawisko. Tam po prostu okradali te pogańskie świątynki z cennych rzeczy, które tam były. I wydaje się, że Paweł piętnuje tutaj to. Przekraczanie zakonu powoduje, że bezcześcisz Boga. Łamanie Bożego Słowa powoduje, że znieważasz Boga. Powiedzielibyśmy dzisiaj do chrześcijan, gdyby przez analogię. Pięknie o Nim opowiadasz. Ewangelię może zwiastujesz. Ale jeżeli łamiesz coś w Słowie Bożym i wiesz, że to jest złe, a robisz to, kradniesz, romansujesz, plotkujesz, jesteś nieposłuszny rodzicom i tak dalej, znieważasz Boga w ten sposób. 24 werset. Jaki jest rezultat u ludzi w żółtym bloku wtedy? Oni z Twojego powodu bluźnią imieniu Bożemu. Myślą sobie, to jaki jest ten ich Bóg? Jaki jest ten ich Jezus? Jeśli oni tak żyją. Tutaj opowiada nie wiadomo co, przychodzi mi z tą Biblią. A jak on żyje? Zobacz, jak on żyje. To taki jest ten ich Jezus? Ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Czasami to jest, też przyszło mi do głowy, chciwość. Chciwość też tam chyba była wymieniona, tak? Tak, zazdrość, chciwość. W 29 wersecie 1 rozdziału. Kiedyś w domu pokazałem siostrze i mamie chyba wtedy. Mamy takie pisemko kościelne, nie wiem, czy jeszcze się ukazuje, było. Punkt zwrotny w kościele dziewiątkowym. Raz na pół roku się ukazywało i tam były świadectwa ludzi, chrześcijan, nawróconych, zborowników. I kiedyś jest świadectwo jakiegoś mężczyzny i przeczytałem, że on jest z Łodzi i pracuje w tym samym miejscu, co moja siostra pracowała. Więc mówię, o, to pokażę siostrze. Przyszedłem do niej, tam pokazuję pisemko. Ona przeczytała tę historię, ale mówi, ale wiesz, ja wiem, jaki on jest naprawdę. On jest inny. Nie jest taki, jak tu opowiada. I postawa tego brata powodowała niechęć mojej siostry do tego Jezusa, o którym mówią ci zielonoświątkowcy. Piękne świadectwo. Jaki jesteś naprawdę? Z waszego powodu, z waszej winy, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Patrząc na tych Żydów, którzy mają te romanse, którzy karną, myśleli sobie, no jaki jest ten ich Bóg? To już nasz jest lepszy. Nasz Zeus jest lepszy. To już nasza Matka Boska jest lepsza. Powiedzą ludzie z żółtego bloku. Jeśli, nie może tak nie jest, ja nie mówię, że tak jest. Jeśli by zobaczyli nas, mówiących co innego i żyjących inaczej. Mówię też przede wszystkim do samego siebie. Patrzę w lustro, tak? I taki ostateczny tutaj dla Żyda ostateczny argument za tym, że jednak Bóg go przyjmie mimo wszystko, mimo jego grzechów, mimo to jest to, że był obrzezany. Końcówka tego wersetu, tak? No przecież mogę Bogu pokazać co nieco. To jest znak przymierza między nim a mną. Amen. Bóg musi mnie przyjąć, bo mam znak przymierza na sobie. I Paweł dowodzi tutaj, że ten znak, chociaż przecież nakazany przez Boga, sam w sobie, jeżeli nie towarzyszy mu duchowa rzeczywistość, jest pusty,
i nie można na nim polegać. I nie jest to nic nowego, co Paweł mówi. W Starym Testamencie już w księdze, 5 księdze Mojżeszowej 10-16 takie jest zdanie. Bóg mówi do Izraelitów: dokonajcie więc obrzezania waszego serca. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. Oprócz obrzezania ciała, które Bóg nakazał, Bóg wyraźnie im mówił: wasze serce też ma być obrzezane. Wasz duch też ma być w przymierzu ze mną, całkowicie mi oddany. Nie tylko to, co na zewnątrz ma świadczyć o tym, że jesteście moim ludem, ale to, co w środku macie, w sercach macie. Te wersety od 25 do końca, mnie się wydaje, że Paweł mówi tutaj o Żydach swoich czasów. Mówi: niech się wam nie wydaje, że wszyscy jesteście Żydami, Boże Boże, że wszyscy jesteście ludem wybranym. Niech wam się nie wydaje, bo macie znak obrzezania. I udowadnia 28 werset i 9. Tak naprawdę to tylko ci z was, którzy mają serce obrzezane, są Żydami, są Bożym wybranym ludem. Reszta nie. Można powiedzieć: ale czy to nie było śmiałe ze strony Pawła? Czy to było czymś nowym, czymś szokującym dla nich? Nie zupełnie, albo wcale nie. W księdze proroka Jeremiasza 9:25 Bóg powiedział takie zdanie: albowiem wszystkie narody są nieobrzezane. No to rozumiemy, powiedzieliby Żydzi. I cały dom Izraela jest nieobrzezanego serca. Cały dom Izraela jest nieobrzezanego serca. A oni myśleli o sobie, że cały dom Izraela jest obrzezany, jest sprawiedliwy, jest przyjęty przez Boga. No przecież jesteśmy obrzezani. A Bóg już setki lat wcześniej powiedział im: wszyscy jesteście nieobrzezani w sercu. Wszyscy się buntujecie przeciwko mnie. Wszyscy mnie nie kochacie. Tak jak tego żądam, tak jak tego oczekuję. W tej księdze Mojżeszowej, 5, 10 rozdziale, 16 werset, Bóg powiedział: dokonajcie więc obrzezania waszego serca. Nie bądźcie ludem o twardym karku. My czytaliśmy o zatwardzonym sercu, nieskruszonym sercu, które gromadzi sobie gniew na dzień gniewu. Nie bądź taki. Nie miej serca zatwardziałego. Jesteś potomkiem Abrahama? Znasz Słowo Boże? Wspaniale. A ja swoim sercem? Nie miej serca zatwardziałego. Ja myślę, że każdy człowiek jest w stanie rozróżnić, zobaczyć, czy jego serce jest zatwardziałe, czy skruszone. No chyba że jest pod wpływem środków oburzających, to może nie. Ale normalnie, jeśli chwilę się zastanowisz, to dojdziesz do tego, będziesz to wiedział. Albo spytaj sąsiada. To ci powie na pewno. Żonę spytaj. O, tato ci dopiero na pewno powie. Nie ma oglądania. I moglibyśmy tutaj zakończyć w ten sposób, ale no to wydawać by się mogło, sytuacja jest beznadziejna. No to co ci Żydzi mają zrobić? I co ci poganie mają zrobić w takiej sytuacji? To co to za Ewangelia jest? To ma być dobra nowina? Bóg już w Starym Testamencie, pomimo tych ostrych słów, które czytaliśmy, że ich serca są nieobrzezane, Bóg im coś obiecał. W tej samej 5 księdze Mojżeszowej, 30 rozdziale, 6 werset mówi: Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twojego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Z jednej strony Bóg wezwał ich, najpierw ich oskarżył, powiedział: wszyscy jesteście nieobrzezanego serca. Żyć. Potem wezwał ich: dokonajcie obrzezania swojego serca. A potem stwierdził, albo równolegle: to ja sam dokonam obrzezania waszego serca. Bóg postanowił okazać łaskę. To, co jest po ludzku niemożliwe dla nich, to, co jest po ludzku niemożliwe dla nas, żeby to serce jakoś skruszyć,
żeby do pokuty, do upamiętania przyjść, Bóg stwierdził, ja tego dokonam. Już wtedy, już w czasach Mojżesza, już przez usta Mojżesza. To, co powiedzieliśmy sobie na początku, jest to dobra nowina, ale nie jest to nowa nowina. Bóg już wcześniej zapowiadał ją, wcześniej, przez różne osoby. Jeszcze do tego obrzezania wrócę. Paweł w liście do Galacjan, a jak pamiętacie, list do Galacjan jest pewnym bliźniaczym listem listu do Rzymian. W liście do Rzymian Paweł rozwijał myśli, które tak emocjonalnie podawał liście do Galacjan. W tamtym liście napisał w 6 rozdziale, 15 wersecie: albowiem obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Pokazuje, na czym polega to obrzezanie serca, obrzezanie ducha. To nowe stworzenie w środku. Filipian 3:3. My bowiem, Paweł pisze o sobie i innych wierzących Chrystusa, my bowiem jesteśmy obrzezani. My jesteśmy ludem wybranym. My jesteśmy Bożymi dziećmi. My jesteśmy usprawiedliwieni przed Bożym tronem. Przed tronem sędziego. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Czy pokładał Żyd swoją ufność? W swoim ciele, w tym, że pochodzi od Abrahama, w tym, że wszyscy znają Boże Słowo, w tym, że każdy mężczyzna jest obrzezany. Analogia. W czym pokładają ufność chrześcijanie dzisiaj? Na przykład w chrzcie. Zostałem ochrzczony, więc jestem chrześcijaninem, więc Bóg mnie zaakceptował. No przecież, słyszałem ostatnio jakiś wykład Amerykanina. I on tak z perspektywy amerykańskiej i jakby mówi: no przecież u nas, w Stanach Zjednoczonych, wszyscy jesteśmy chrześcijanami. W Polsce czy nie jest takie myślenie podobne? Przecież wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Nasi przyjaciele z żółtego bloku to powiedzą. Może to samo być z nami. W czym pokładasz swoją ufność? W jakimś cielesnym akcie, który dokonałeś? Lub ktoś z tobą? Czy w Chrystusie? Pomyśl. W ciele ufności nie pokładamy. Nie pokładaj ufności w niczym, co jest czymś zewnętrznym. Bo Bóg mnie przyjmie, bo ja przecież dziesięciny oddaję. Niektórzy. Bóg mnie przyjmie, bo... Mówię językami. Na przykład tak. Służę dużo, robię w kościele. Choćbym rozdał całe mienie, choćbym ciało wydał na spalenie. Miłości bym nie miał, tam Paweł napisał, tak? To w tle mówienia nimi językami. Co jest w twoim sercem? Czy jest obrzezane? Czy jest skruszone? Czy w sercu mówiłeś, bracie, o przyjęciu Chrystusa? To jest coś, co się dzieje w duchu. To nie jest po prostu formułka modlitewna. Jeżeli pokładam swoją ufność w tym, że pomodliłem się kiedyś z kaznodzieją, wezwany do przodu, ale w środku nic się nie stało, jestem tak jak ci Żydzi. Bóg wzywa mnie do pokuty, do upamiętania. Kolosan 2:11. To jest tłumaczenie, które przepisałem z tego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. W nim, czyli w Chrystusie, dokonało się wasze obrzezanie. Lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Oczywiście Rzymianom Paweł tego wprost tak nie pisał. Pisał to też innym kościołom, ale były to kościoły w większości złożone z poganą chrześcijan. Pisał im: możecie czuć się Bożym ludem. Wy jesteście obrzezani w duchu. W ciele nie, ale w duchu tak. A wy Żydzi, wracam do rozdziału drugiego, wy Żydzi patrzcie, co wewnątrz was się dzieje. Czy jesteście tylko według litery obrzezani, czy też w duchu czcicie Boga. A w tym przypadku dla Pawła oznaczało to przyjąć Chrystusa, uwierzyć w Chrystusa, którego Bóg posłał. I żeby zakończyć tę myśl o obrzezaniu, przeczytamy coś z komentarza dobrze znanego siostrze Małgosi, czyli Marcina Lutra. Komentarz do Rzymian.
Luther tak podsumował tą końcówkę drugiego rozdziału. Tylko ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim w duchu, czyli ten, kto wierzy w Chrystusa. Czy się z tym zgodzimy, czy nie? Przez analogię, tylko ten jest prawdziwym chrześcijaninem, kto jest nim w duchu, kto wierzy w Chrystusa. Bez względu na to, co mi tu możesz opowiedzieć, lub co ja tobie mogę opowiedzieć, jestem chrześcijaninem, jeśli jestem nim w duchu. Myśmy rozważali teraz u nas w domu 8 rozdział do Rzymian. Dojdziemy do niego jak pastor będzie kontynuował te rozważania. Tam Paweł wprost pisze: jeśli Duch Boży mieszka w tobie, jesteś Jego, jesteś Chrystusowy. Jeśli Go nie masz, nie jesteś Jego. Prosty podział. On nie jest widoczny dla oka. Obrzezanie serca nie jest widoczne dla oka. Ale przejawia się w czymś. Jedną rzecz pominąłem, teraz sobie zdaję sprawę, chociaż jest późno. Mogę wrócić jeszcze na chwilkę? 6, 7, 8 rozdział. Werset w drugim rozdziale. A zwłaszcza 7 i 8. Gdybyśmy go wyrwali z kontekstu, te wersety, to można by odnieść wrażenie, że Paweł zaprzeczał samemu sobie. Że nagle zaczął uczyć innych, że sprawiedliwość przed Bogiem można osiągnąć na podstawie własnych czynów. Bo te wersety tak mówią. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, darzy odwieczny. Tym zaś, którzy sprzeciwiają się prawdzie, spotka gniew i pomsta. Jeśli wyrwiemy z kontekstu, to takie można odnieść wrażenie. Paweł, można to zrozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, Paweł pokazał tu, jak wysoka jest poprzeczka. Że musisz trwać w dobrym uczynku. Jezus zresztą też w ten sposób odpowiadał czasami na pytania. Ktoś przyszedł do Niego i pytał: co dobrego mam czynić, nauczycielu, aby mieć życie wieczne? Jak? Co dobrego ja mam czynić? Jezus mówi do Niego: znasz przykazania. O, tego wszystkiego przestrzegałem. Ktoś mu odpowiedział: ale jeszcze z czegoś brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, potem przyjdź, naśladuj mnie. I człowiek odchodzi. I zawsze jest tak, że jak się komuś wydaje, że już wszystko czyni, co Bóg oczekuje, to jest jakaś dziedzina twojego życia, czy życia tego człowieka, w której nie dostaje ci, w której brakuje ci, w której odwracasz się od Boga i odchodzisz. Gdybyś żył mieli polegać na własnym czynach, jako na sposobie zyskania życia wiecznego. Druga rzecz, czyli Paweł raczej pokazuje tu, jak wysoki jest standard, jeśli byś chciał znaleźć akceptację u Boga na podstawie swoich czynów, musisz trwać w tym nieprzerwanie w sposób doskonały. W tym liście do Galacjan, o którym wspomnieliśmy wcześniej, gdyby ktoś tak pomyślał, że może tak żyć, to Paweł napisał takie zdanie. Galacjan 3:10. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. Żeby być zaakceptowanym przez Boga na podstawie przestrzegania przykazań, musisz skrupulatnie przestrzegać wszystkiego przez całe swoje życie. Jezus powiedział takie zdanie kiedyś swoim rozmówcom: nie myślcie, że ja was będę oskarżał. Oskarża was Mojżesz, którym wy złożyliście nadzieję. Jeżeli ktoś składa swoją nadzieję na wieczne życie w tym, że dobrze żyje, Jezus mówi: ja nie muszę cię oskarżać. Prawo Boże będzie cię oskarżało. Mojżesz, którym ty złożyłeś nadzieję. Mojżesz w sensie prawo Boże. Bo nie jesteś niedoskonały. Mało tego, przeklęty, bo nie wytrwałaś we wszystkim, co Słowo Boże mówi. Po prostu nie wytrwałaś, jeśli ktoś uczciwie popatrzy na swoje życie. Druga rzecz, można też ten 6-7 werset przyjąć jako pewną wskazówkę, jak wygląda owoc ludzi, którzy rzeczywiście mają obrzezane serce. Chociaż nie jesteś doskonały w tym, ale trwasz w dążeniu
Do chwały, do czci, do nieśmiertelności trwasz w dobrym czynie. Starasz się, próbujesz. Wiesz, że jesteś usprawiedliwiony na innej podstawie. Przez wiarę w Jezusa, ale trwasz. To jest jakby druga strona medalu. Dzisiaj też, no nie wiem, czy do Polski to dopływa, ale różne poglądy na Zachodzie się rodzą. Taki sposób przedstawienia łaski, że łaska Boża pozwala ci żyć w grzechu. I dalej jest wszystko w porządku. Paweł nigdy czegoś takiego nie prezentował. Nigdy nie pisał, nigdy nie twierdził. To jest błędne rozumienie łaski. Łaska Boża uczy nas, abyśmy przyszli do pokuty, zerwali z tym, co jest w oczach Bożych złe. Jeśli kradniesz, nie kradnij. Jeśli kłamiesz, przestań kłamać. Jeśli romansujesz, przerwij romans. Jeśli jesteś nieposłuszny ojcu, przeproś tatę. I bądź posłuszny. Nie blokuj i tak dalej. Łaska Boża wzywa do trwania w dobrym czynie, w dobrym uczynku. Ci, którzy hołdują nieprawości, spotka ich gniew i pomsta. Ci, którzy akceptują nieprawość. Może się zdarzyć w naszym środowisku, że akceptujemy jakąś nieprawość. Na Zachodzie powszechna jest akceptacja dla homoseksualizmu dzisiaj. W Polsce może nie. W Polsce rozumiemy, że Paweł pisał, że to jest grzeszne. Ale na Zachodzie już tak wszystko wydaje się rozwodnione, że po prostu mówią, no w porządku. Możesz tak żyć. Widocznie Bóg tak cię stworzył, tak możesz żyć. Tak nie jest. Czyli Paweł nie zaprzecza tutaj samemu sobie. Nie wskazuje innej ścieżki usprawiedliwienia poprzez dobre życie. Raczej pokazuje, jak wysoki byłby standard, gdybyś chciał w ten sposób osiągnąć usprawiedliwienie. No to chyba byłoby na tyle dzisiaj, bracie, pastorze. Ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim w duchu, kto wierzy w Chrystusa, powiedział Luter. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, możemy powiedzieć to o sobie. Jeśli by tak nie było, to pamiętaj, że wystarczy, jak przyjdziesz do Boga i wyznasz Mu swoją grzeszność, wyznasz Mu, będziesz pokutował, upamiętasz się i położysz swoją wiarę, swoją ufność w Chrystusie, że On, Jezus, zapłacił swoją krwią za twój grzech. I na tej podstawie Bóg cię przyjmuje. Na wieki, na zawsze. Na tej podstawie stajesz się Jego umiłowanym świętym. Amen.